to zrobić. Zapraszamy ekipę, no, słynną ekipę z Holandii, ekipę Metek, a w drużynie Metek czterokrotny zwycięzca podczas jednego wyścigu Solidarności, wszystkich czterech etapów zwycięzca całego wyścigu, a dziś trzeci na mecie w Zduńskiej Woli. Powitajcie, Joachim Arisen w drużynie Metek, a ponadto Jasper Kamerink, Stefan Kreder, Martin van Trip, Sjerd Kuvenhofen, Jarno Gmelich, znakomita ekipa Metek. A my już zapraszamy drużynę Kols BDC Team z mocarzami kolarskiego peletonu. Proszę, synowie Dariusza Banaszka, prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, Norbert Banaszek, Adrian Banaszek w drużynie Kols BDC Team, a ponadto Andrzej Brataszczuk, Wasil Malinowski, Libert Sendros, Mykita Skorenko. Kols BDC Team z Polakami, braćmi Norbertem i Adrianem Banaszkami. Bibatech to, mili państwo, drużyna, która w swoim składzie posiada Jacka Morajko, mistrza Polski, Sylwestra Janiszewskiego, wicemistrza, brązowego medalistę mistrzostw kraju. O Marku Rutkiewiczu mówiliśmy. I uwaga, lider po pierwszym etapie, zwycięzca z Duńskiej Woli. On wygrał, Polak wygrał, Grzegorz Stępniak, brawo, brawo, lider ze
zespołu sprinterskiego i lider wyścigu Dominik Oborski, Adrian Honkisz, ekipa Wiesława Ciasnochy, Wibatech 7R. Dziękujemy, świetna drużyna. Mińsk powitajcie, dziękujemy. Nasem wielkie zwycięstwa, między innymi szlakiem Grodów Piastowskich. Artur Detko, małopolski wyścig wygrał. Jarek Marecz, wicemistrz Europy. Mistrz Europy Jarosław Rębiecki. Mistrz Polski Paweł Harucki. I uwaga, uwaga, 3 lata temu najlepszym kolarzem wyścigu Solidarności Olimpijczyków był Kamil Zieliński. On wygrał ten wyścig i też należy do faworytów. Już prezentujemy ekipę belgijską Lotto Soudal. Młodzieżowcy z Belgii. Jonas Kastrike, Aftan Dedeker, Mitch Grotte, Milan Menten, czołówka wyścigu, Gerben Thyssen i Bram van Rentenerkem. Pan prezydent Marcin Witko, witamy serdecznie. Waldemar Kręc z mikrofonem pięknie śpiewa, a teraz pięknie mówi o naszym wyścigu. Dzień dobry, witam tych, których burza nie wystraszyła. Muszę powiedzieć, że w Łodzi jak lunęło, to po burzy przyszło trochę więcej ludzi, ale chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować panu prezydentowi. Bo gdyby nie jego miłość do sportu, do kolarstwa, gdyby nie chęć, aby mieszkańcy Tomaszowa mogli oglądać piękne międzynarodowe imprezy, to byśmy na pewno się nie spotkali. Dlatego też na samym początku, za czym przywitam gości, chciałem podziękować właśnie panu prezydentowi, że kiedy przyjechałem do Tomaszowa i powiedziałem, że fajnie by było, żeby jeden z najlepszych polskich wyścigów kolarskich, Solidarności Olimpijczyków, mógł być w Tomaszowie, to od pana prezydenta usłyszałem tylko kiedy. Panie prezydencie, za to bardzo dziękuję. Oh, a ty jak mój dziś się wchodzi?